W tym filmie pokażę Ci, jak zwiększyć zasięg w telefonie, tak aby Twój internet był szybszy i stabilny, a rozmowę na wyższej jakości. Pokażę Ci 5 ustawień, które zwiększą zasięg Twojego telefonu. Więc oglądaj film do końca, a teraz zaczynamy. Aby dostać się do ustawień, które zwiększą zasięg naszego telefonu, będziemy musieli włączyć opcję programisty w naszym telefonie. Więc aby to zrobić, klikamy ikonę koła zębatego, przechodząc do ustawień systemowych. Następnie przesuwamy stronę te ustawienia na sam dół, a następnie wybieramy zakładkę telefon, informacje. Kolejno wybieramy zakładkę informacje o oprogramowaniu. Kolejno mamy tutaj zakładkę o nazwie numer wersji. I teraz, aby włączyć właśnie opcje programisty, o których wspomniałem, musimy kliknąć w tą zakładkę o nazwie numer wersji od 7 do 10 razy. Klikamy. Jak widzicie, ja mam już włączoną tą opcję programisty, dlatego telefon mi pokazuje komunikat nie trzeba, tryb programisty został już włączony. Więc teraz wracamy się o dwa widoki i przesuwamy nieco niżej i powinna Wam się pojawić, tak jak w moim przypadku, dodatkowa zakładka o nazwie opcje programisty. Więc teraz wybieramy zakładkę o nazwie opcje programisty, a następnie szukamy sekcji sieci. Przesuwamy te zakładki nieco niżej, tak aby przejść do sekcji sieci. Mamy już sekcję sieci, więc teraz szukamy zakładki o nazwie przepustowość skanowania Wi-Fi. Mamy tutaj tą zakładkę. I włączamy właśnie tą zakładkę, dzięki czemu oszczędzamy baterię i poprawiamy wydajność sieci, jak możemy tutaj przeczytać poniżej. Kolejne ustawienie znajduje się również w opcjach programisty, więc w tym celu klikamy również ikonę koła zębatego, przechodząc do ustawień systemowych. Następnie przesuwamy ustawienia na sam dół i klikamy zakładkę opcje programisty. Kolejno szukamy zakładki sekcji w zasadzie sieci. Przesuwamy nieco niżej. Mamy sekcję sieci, jak tutaj widzimy. I teraz musimy odnaleźć zakładkę o nazwie mobilna transmisja danych zawsze aktywna. Mamy tą zakładkę i tutaj wyłączamy tą zakładkę, ponieważ ta zakładka działa na takiej zasadzie, że nie wyłącza transmisji danych przez sieć komórkową, nawet gdy aktywne jest połączenie Wi-Fi. Więc warto wyłączyć właśnie to ustawienie, dzięki temu zaoszczędzimy baterię w naszym telefonie. Aby przejść do kolejnego ustawienia, klikamy również w ikonę koła zębatego, przechodząc do ustawień systemowych. Kolejno, aby odnaleźć zakładkę, której będziemy szukać, skorzystamy z wyszukiwarki w ustawieniach, ponieważ ta zakładka w zależności od modelu telefonu i wersji systemu Android może być w różnym miejscu ustawień telefonu. Więc aby można było szybko odnaleźć tą zakładkę, to po prostu klikamy, będąc już w ustawieniach, w ikonę lupy na górze, a następnie w polu wyszukiwania wpisujemy taką frazę jak tryb pracy. Następnie w wynikach wyszukiwania powinna nam się wyświetlić zakładka o nazwie tryb pracy sieci. Wybieramy tą zakładkę, a następnie wybieramy zakładkę tryb pracy sieci raz jeszcze. I tutaj, jeżeli Wasz telefon obsługuje sieć 5G, to domyślnie będziecie mieć ustawione na 5.4.3.2G, tak jak w moim przypadku. Natomiast jeżeli nie mieszkacie w największym mieście, w największych kilku miastach w Polsce, ponieważ tylko w tych miastach na chwilę obecną jest 5G dostępne, to warto zmienić sobie na tą drugą opcję 4.3.2. Ponieważ dzięki temu Wasz telefon nie będzie ciągle szukał tej sieci 5G i nie będzie do niej przeskakiwał i nie będzie tracił tej stabilności. I przy takim właśnie ustawieniu 4.3.2 to Wasze połączenie będzie po prostu bardziej stabilne. Aby odnaleźć kolejne ustawienie, które poprawi zasięg Waszego telefonu, klikamy również ikonę koła zębatego, przechodząc do ustawień systemowych. Następnie wybieramy zakładkę połączenia. Kolejno wybieramy zakładkę sieci komórkowe. Następnie zakładka nazwy punktu dostępów. I kolejno tutaj możemy mieć listę kilku punktów dostępu, tak jak w moim przypadku. My musimy wybrać ten punkt dostępu, z którego korzystacie. W
moim przypadku jest to internet, więc klikam w ten punkt dostępu. Kolejno przesuwamy te ustawienia nieco niżej, tak aby odnaleźć zakładkę połączenia. Wybieramy zakładkę połączenia. Teraz odznaczamy nieokreślone i zaznaczamy od LTE do F2B. Zaznaczamy wszystkie te opcje po kolei. Następnie wybieramy tutaj, potwierdzamy OK. I teraz, żeby zapisać te zmiany, klikamy w prawym górnym rogu trzy kropki, a następnie zapisz. Za pomocą kolejnego ustawienia możemy przyspieszyć internet w telefonie. Aby do tego ustawienia przejść, klikamy ikonę koła zębatego, przechodząc do ustawień systemowych telefonu. Kolejno wybieramy zakładkę połączenia, następnie zakładka sieci komórkowe i kolejno zakładka nazwy punktów dostępu. Klikamy w tą zakładkę i teraz wybieramy zakładkę internet w moim przypadku. Jeżeli macie jakiś inny punkt dostępu o innej nazwie, to oczywiście zaznaczacie ten punkt dostępu, z którego korzystacie. W moim przypadku, jak wspomniałem, jest internet, więc wybieram. Kolejno przesuwamy listę tych zakładek i szukamy zakładki typ uwierzytelniania. Wybieramy tą zakładkę, następnie zmieniamy z PAP na CHAP i teraz, aby zapisać te zmiany, klikamy w prawym górnym rogu ikonę trzech kropek, a następnie klikamy zapisz. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć!